Witam Was w moim programie DJ Guns, ja mam na imię Tomek i dzisiaj dzięki znanemu kolekcjonerowi z Zakopanego, Wiktorowi, który w swojej kolekcji nieprzebranej posiada nie tylko super nudne odmiany Mauserów lub jakichś innych tam rzeczy, ale również takie perełki jak dzisiaj, które Wam zaprezentuję. A tymi perełkami są karabiny japońskie przeznaczone dla spadochroniarzy. Tak, Japonia miała również spadochroniarzy i używała ich w II wojnie światowej. Zaraz do tego przejdziemy. Zacznijmy od troszeczkę historii. Japończycy podczas swoich kampanii przed II wojną światową, swoich kampanii kolonialnych, jak gdyby można tak powiedzieć, w Chinach, w Indochinach i w Indonezji, stwierdzili, że potrzebują grup szybkiego reagowania w typie po prostu spadochroniarzy, których można zrzucić na kluczowe punkty, na przykład atakowanego terenu, czyli tam mosty, jakieś punkty energetyczne, takie inne rzeczy, które będą opanowane przez chwilę do czasu przybycia swoich głównych sił, prawda? Więc wychodząc z tego założenia, a będąc w sojuszu z Niemcami w tamtym czasie, którzy mieli dosyć fajnie rozwinięte techniki właśnie spadochroniarskie, trenowali swoich żołnierzy razem z Niemcami. W związku z tym przejmowali techniki spadochroniarskie od właśnie Niemców. Właściwie to wyglądało tak, że niemieccy spadochroniarzy lądowali osobno, znaczy tak, lądowali bez broni, właściwie tylko z bronią boczną, z pistoletami, nie wiem, może tam z parę granatów. Cała reszta, czyli karabiny, ciężkie karabiny maszynowe, RKM-y, pistolety maszynowe i tak dalej, lądowały w kontenerach osobno. Jak historia nas uczy, niezbyt to się, znaczy to się sprawdzało, ale tak nie zawsze do końca, dlatego że te kontenery no, lubiły sobie lądować troszeczkę dalej niż, nie na głowach po prostu spadochroniarzy, tylko sobie gdzieś tam dalej. W związku z tym ten okres dojścia do tych i odzyskania tej broni z kontenerów był bardzo niebezpieczny i właściwie żołnierze ponosili wtedy największe straty. Z Japończykami było podobnie. Podczas użycia swoich sił spadochronowych na Sumatrze, właściwie w posesjach holenderskich wtedy. Właśnie tak się stało. Właśnie tak się stało, że spadochroniarze wylądowali w jednym miejscu, kontenery wylądowały w cholerę daleko. Ten czas dojścia do tych właśnie kontenerów był tak ciężki i tak tak niebezpieczny, że po prostu no stracili bardzo dużo żołnierzy, prawda? Więc swoje wysiłki skoncentrowali później na tym, żeby stworzyć możliwości takiemu spadochroniarzowi, żeby mógł od razu wejść do akcji właśnie z karabinem. Żeby nie mógł szukać tego konteneru cholernego, kurczę, gdzieś nie wiadomo gdzie. W jakichś bagnach albo w jakichś innych dżunglach. W lasach dżungli albo gdzieś w tym stylu, prawda? Więc na rozkład wzięto karabiny Arisaka, jakie oczywiście były wtedy na wyposażeniu. Pierwsze, co można zrobić właśnie z taką bronią, zrobić ją jakoś taką bardziej kompaktową, czyli składaną kolbę, skrócić lufę, coś w tym stylu. Więc wzięto karabinek, czyli krótką wersję karabinu Arisaka, tak jak tutaj mamy właśnie ten dokładnie, który był bardzo kompaktową bronią i postanowiono zrobić kolbę składaną. I to jest typ 1 karabinu paratrooper. Zrobiono ich koło 200. To jest totalny prototyp. Nigdy nie wzięty, nie był w akcji praktycznie. To jest totalny prototyp. No nie za bardzo się sprawdził, więc tą kompaktowość tutaj zrobiono w ten sposób, że przecięto po prostu kolbę tutaj zaraz za zamkiem, za szkieletem. Dodano zwykły zawias, taki jak kurczę normalnie na drzwiach, bardzo podobny. Zamknięcie i po prostu kolbę składano na bok. Ja to oczywiście pokażę Wam wszystko na stole. Zobaczycie w totalnych detalach. Te karabinki typu pierwszego brano właściwie tylko i wyłącznie z fabryki z Nagoi pomiędzy numerami 4000 do 5200. Zaraz ktoś powie. No ale jak, ty powiedziałeś 200, a tutaj mamy 1200 numerów. No tak, ale brano tylko po kilkadziesiąt egzemplarzy z różnych numerów właśnie w tym przedziale numerycznym, ok? Więc około 200, 150 niektóre źródła mówią. Więc bardzo, bardzo super mało.
Wyobraźcie sobie, u Tomka w TJ Guns jeden z tych karabinów teraz jest, ok? To jest oryginalny, absolutnie bardzo fajny egzemplarz. Bardzo ładny. Najprawdopodobniej zdobyty lub wzięty jako pamiątkę właśnie z podczas okupacji Japonii, dlatego że ma tutaj jeszcze chryzantemę. To był pierwszy właściwie taki taki attempt, taka próba do zrobienia czegoś takiego. Oczywiście to się nie sprawdzało. Dlaczego? No dlatego, że to nie było stabilne, to wszystko się tutaj trzęsło, to nie było bardzo, bardzo wytrzymałe, było wrażliwe na zniszczenie i tak dalej, więc big nono. Następnie po wprowadzeniu w 1939 roku, czy w 1939 roku karabiny Arisaka 99 wzięto na rozkład ten karabin. I tutaj już zrobiono poważną modyfikację. Ten karabin po prostu ma szybko wymienną lufę. To jest jak gdyby tak take down, to się nazywa po angielsku, czyli po prostu wyjmujemy lufę i składamy. Pamiętacie na przykład Remingtona numer 8, którego robiłem 2, 3, 4 odcinki do tyłu? Bardzo podobna rzecz, tylko że jeszcze o wiele prostsza i do pełnowymiarowego karabinowego naboju Arisaka 7,7, czyli taki, kurczę, prawie jak Mauser. Znaczy, to jest jak Mauser właściwie. Ja robię na przykład łuski, używam łusek od 8 mm do Arisaki. A, jak zwykle odlatuję od tematu. Więc zrobiono szybko wymienną lufę. Muszę jeszcze zaznaczyć, to jest typ drugi. Muszę jeszcze zaznaczyć, że istniał typ pierwszy, który jest w ogóle unobtainium, to jest super rzadki w ogóle karabinek, który miał właśnie podobnie wymienną lufę jak ten, tyle że na przerwaną śrubę. Jeżeli nie wiecie, co to jest, wygooglajcie sobie. Czyli po prostu był przycisk, który odblokowywał cały tutaj mechanizm, że można było przekręcić to i ta przerwana śruba pozwalała wyjście z tych gwintów całej lufy z zamka. I w ten sposób się grog składało. Czemu tego nie przyjęto? Prawdopodobnie z kilku powodów, których teraz nie będę się rozdrabniał na ich temat. W każdym razie Arisaka typ 2. Ten już został przyjęty na wyposażenie właśnie paratroopers, czyli spadochroniarzy, i bardzo dobrze się sprawował. Miał tutaj właśnie taki tutaj pokrętło jak gdyby do rozkładania, które zwyczajnie odkręcamy. Ono nie zgubimy, dlatego że ono się tutaj trzyma tutaj w środku, więc nie da rady tego zgubić. I po prostu pokażę wam oczywiście to na stole, jak to wszystko działa. Wsuwamy tutaj lufę do zamka, właściwie nie do zamka, tylko do szkieletu. Dokręcamy to i po prostu klin dociska nam cały ten system do szkieletu. Dzięki temu nie mamy problemów właśnie z headspace, czyli z odstępem pomiędzy tyłem naboju i zamkiem. Wszystko działa tak, jak powinno działać. Ta broń była wyprodukowana gdzieś w okolicach 20 tysięcy, powiedziałbym. I Japończycy używali z sukcesem. Nie było wiele japońskich rajdów spadochronowych, jednakże dwa są takie godne wspomnienia: w Zatoce Leyte i samobójczy atak na Okinawie. Ten jest szczególnie ciekawy, dlatego że właściwie to był atak jak gdyby to był atak kamikadze, dlatego że ci paratroopers, ci spadochroniarze byli przyciągnięci, że tak powiem, w szybowcach i mieli wylądować na Okinawie i zniszczyć ile się da infrastruktury amerykańskiej, która tam była postawiona, bez żadnych planów na powrót. Dużo ich nie doleciało, dużo zostało zestrzelonych, kilkuset wylądowało tylko na tej Okinawie. Zrobili troszeczkę tych zniszczeń, jednakże mobilizacja w ogóle wszystkich tych służb, nawet jakichś tam takich ciur obozowych, spowodowała to, że Japończycy zostali pobici, i to bardzo, bardzo, bardzo mocno.
i po prostu to nie udało się za bardzo zniszczyć cokolwiek tam zawiera. Tam kilka samolotów zniszczono, ale to wszystko. Więc ta broń była używana właśnie, te karabiny. Ten karabin raczej nie jest z tego rajdu, dlatego że ma tutaj zdartą chryzantemę. Nie, to nie Amerykanie zdzierali te chryzantemy. To Amerykanie pozwolili Japończykom po prostu honorować swojego cesarza i niszczyć imperialny, cesarski symbol, jaką była chryzantema. Więc ten karabin był jak gdyby poddany, tak? Czyli po prostu przekazany Amerykanom, tak dalej. Nie był zdobyty przez GI, tak? W tym sensie. Więc pokażę wam szybciutko, znaczy nie szybciutko, raczej wam porównam właśnie tą Arisakę, pokażę wam wszystkie rozkładanie, jak te mechanizmy działały. No i może znowu kilka słów na zakończenie. Oczywiście nie będę z tego strzelał, te karabiny kosztują tysiące dosłownie dolarów tutaj. Tutaj w Ameryce. Nie mam najmniejszego pojęcia, ile by kosztowały w Polsce, czy w ogóle w Europie, tak? Czyli mamy tutaj teraz typ pierwszy. No, cały tutaj przód jest właściwie identyczny jak z normalną Arisaką. Tutaj wszystko mamy dokładnie to samo. Dzisiaj używam wskaźnika mojego pędzelka do malowania modeli redukcyjnych, dlatego że Wiktor stwierdził, że mu nie dziubał kurczę nożem takich dosyć drogich karabinów. Ja, więc tutaj mamy praktycznie wszystko typowe. To jest właściwie typowa Arisaka wzięta po prostu z linii produkcyjnej. Jak tutaj widzicie, numer jest 5157, czyli się absolutnie łapie w tym przedziale numerycznym, skąd te Arisaki brane były. Symbol produkcji w Nagoi, fabryki w Nagoi. Tutaj takie potrójne kółko. No i teraz najciekawsze. Ten system składania. Jak widzicie, bo to o to chodzi, prawda? Mamy tutaj przeciętą kolbę z tyłu. Jakiś zawias straszliwy. Naprawdę to jest wszystko zrobione bardzo tak dosyć prymitywnie. To jest zwykły naprawdę zawias. Ilość śrub i rozmieszczenie tych śrub w różnych egzemplarzach różnią się i to właściwie zasadniczo. Więc tutaj jak ktoś powie, o, bo tutaj śruby są 4, powinny być 3 i tak dalej. Nie. Tak to było robione. Więc tutaj mamy ten zwykły taki zawias, jak widzicie. To tutaj to nie jest oryginalne, to jest dorobione, ale cały karabin jest naprawdę oryginalny. Więc tutaj odkręcamy tutaj tą śrubę. Jak widzicie, wyciągamy ten haczyk. On już muszę troszeczkę bardziej dalej odkręcić tą śrubę. Wyciągamy tutaj ten haczyk. Widzicie, z tej śruby. I tutaj jeszcze powinno być taka jedna blaszka, która naciskała ten tutaj taki taki zaczep, tak? Ok. I ten zaczep powodował otwarcie się broni na dwie części, złożenie tej broni na dwie części. Proszę, zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mieliśmy taką stawkę z takim wcięciem. Tutaj jest bolec, również wstawka, jak widać. Zapięcie na sprężynce. I to wszystko właściwie. I ten karabin się składał tak. Tak wyglądał. Po złożeniu. Proszę bardzo. I tak niby mieli spadochroniarze lądować z tym. No oczywiście to się nie sprawdziło, no bo kurczę, to naprawdę jest takie dosyć... Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nie będę oczywiście jakichś ekstremalnych tutaj używał ale to nie jest stabilne absolutnie. Nawet się Wiktora pytałem, co to znaczy. Mówi, że nie wie. To jest po prostu cyfra 50. Tak to cała Arisaka jest właściwie no kompletnie nudna. Zwykły karabinek Arisaki i to wszystko. Okay? Teraz weźmy na rozkład na stół drugą Arisakę, troszeczkę ciekawszą, moim zdaniem. Właściwie te są bardzo podobne, jeśli chodzi o lata produkcji. Z przodu są praktycznie identyczne. Zobaczcie. Tutaj bączki. To wszystko jest to praktycznie to samo. Bączek tylny. Ok.
tylny, w zwykłej arisace tutaj ma jeszcze jakieś wycięcie pod ten monopod, tak? Jednonóg. Tutaj już nie ma, to jest zwykły taki band. I to by było wszystko. Jeśli chodzi o porównanie do takiej arisaki. I tutaj zaczynają się, no może nie schody, ale zaczynają się tutaj modyfikacje. To jest akurat to miejsce. Proszę, zobaczcie. To jest dokładnie w tym miejscu modyfikacja zrobiona, tak? OK. To jest w ogóle wszystko przedłużone, to jest taka obejma położona na to i tak dalej. Po prostu jest tu przecięte i lufa jest wsuwana jak gdyby w przedłużony ten, jak on się nazywa, receiver. No ciągle zapominam po polsku, no poważnie, szkielet. Okej. Okay. Dobra, detale. Celownik typowy od Arisaki 99, wczesny, bez uproszczeń, jeszcze mamy przeciwlotniczy. Tradycyjnie. Tutaj, jak mówiłem wcześniej, mamy usuniętą chryzantemę. Tutaj oczywiście mamy, jak on się nazywa, ideogramy kanji mówiące o wzorze broni. Z drugiej strony numer seryjny 11000 z kawałeczkiem. Czyli tak w pośrodku produkcji mniej więcej. To zależy. Jeżeli mówimy o 15 tysiącach, no to tak 3 czwarte. Jeżeli o 20 tysiącach, w połowie. Dalej Nagoya. Tu wszystko jest typowe. Za wyjątkiem, widzicie, tutaj jest takie podcięcie, żeby można było ten koluszek jakoś tak lepiej sobie tutaj podbierać. Okay? To jest jedyna różnica, jeśli chodzi o kolbę. Dobra, teraz to najważniejsze. Może tutaj najpierw tak. Ten cały blok do składania nie jest o tych samych numerach. Te dwie części są tak samo numerowane. Tutaj akurat mamy numer 15.15.15 i one są numerowane. One są raczej tak troszeczkę słabo wykończone i generalnie lubią być pomalowane farbą. I nie są właściwie, tak jak mówię, numerowane zgodne do karabinu, ale są numerowane do siebie. Tak? Więc to się tutaj różni. Jak widzicie, tu jest ta śruba do rozkładania, również 15, tak? Więc to jest całkowicie oryginalny karabin Paratroopers. I jak to się rozbiera? Po prostu odkręcamy. Cholercia, widzicie? Nie mogę używać noża. Odkręcamy po prostu ten tutaj klin właściwie i rozkładamy karabin na dwie części. Tutaj, jak widzicie, mamy lufę z komorą nabojową, która wchodzi nam tutaj właściwie w szkielet. No i tutaj nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Może będzie. Widać zamek i tutaj widać ten klin, który wchodzi tutaj pod to wycięcie. Ono jest tutaj troszeczkę pod kątem. Nie wiem, czy to widać w ogóle w kamerze. Jest tutaj pod kątem. Zwężające się w tą stronę, prawda? Więc podczas składania tej broni i dokręcania tej śruby dociskamy całą tą lufę do reszty karabinu. Okay? Poza tym normalny karabin. Nie mierzyłem headspace, nie mam zamiaru, nie będę z tego strzelał oczywiście, bo to jest drogi karabin. Jak widać, już są pewne tutaj zniszczenia z naprężeń spowodowanych przez tą stawkę tutaj. Więc no, tak samo i z tej strony, to jest ewidentnie od tego. Więc no, karabin naprawdę bardzo ciekawy moim zdaniem. Jeszcze raz dziękuję Wiktorowi i jego niesamowitą kolekcję. Pokażę wam jeszcze raz w takim dosyć mocniejszym zbliżeniu. Widzicie? Panowie z Radomia, uczcie się. Imbusa nie potrzeba.
który można zgubić. Lufa oczywiście chromowane. Bardzo dobry stan lufy tutaj. Generalnie Arisaki 99 mają bardzo, ale to bardzo dobrze zachowane, zachowane lufy. Właśnie z tego względu. Praktycznie wszystkie były do końca wojny w ten sposób wykańczone. Okej? Tu się już nic nie rusza. Tu się już nic nie telepie. To jest naprawdę solidna, solidna konstrukcja. Zobaczcie jeszcze od spodu. Cały karabin. No jest troszeczkę oczywiście zardzewiały tutaj. No wiadomo, no cholercia. Karabin ma 80... prawie 80 lat. No także... taka ciekawostka. No jednak trzeba przyznać Japończykom, że mieli niesamowity pomysł właśnie z rozwiązaniem kompaktowości tego karabinu, ze zwiększeniem kompaktowości tego karabinu. Jezus, ale kombinacja kurczę słowna. Ojczyzna, polszczyzna, pan Miodek się kłania. Japończycy mieli naprawdę świetny pomysł, jeśli chodzi o rozwiązanie składania tej broni w celu zwiększenia jej kompaktowości. Mobilności raczej. O rany, ale się zaplątałem, co? Dlaczego to jest to dla mnie takie ciekawe? No dlatego, że jednak zdecydowanie w inny sposób Japończycy podeszli do rozwiązania tej kompaktowości i tej mobilności, zwiększenia mobilności tej broni, niż na przykład, nie wiem, Amerykanie, kiedy robili po prostu składane kolby, druciane kolby, kiedy Niemcy wprowadzali na przykład MP40 plus ekstra broń, która była specjalnie dla spadochroniarzy zrobiona, w sensie do wspierania tych załóg właśnie z MP40. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe podejście i działa to podejście. Świetnie zrobione. Nie wiem, ile to kosztowało w stosunku do normalnej Arisaki. No w każdym razie no zrobiono tego troszeczkę, tych Arisak. Tych komandosów, tych spadochroniarzy właściwie japońskich naprawdę nie było dużo. Nie chcę tutaj rzucać numerami. Miałem dyskusję z Wiktorem na ten temat. Sam znalazłem jakieś 2000 żołnierzy w różnych unitach, ale bardzo się mogę mylić tutaj pod tym względem, dlatego że armia i marynarka, czyli Navy japońskie, były bardzo zróżnicowane i były bardzo niezależne od siebie, więc tutaj źródła są różne i bardzo takie niesprecyzowane, tak? Nie było jakichś większych spektakularnych właściwie akcji, tak jak, nie wiem, Grand Chaco, czy Kreta, czy Market Garden na przykład ze strony alianckiej. Jeśli chodzi o Japończyków, nie było czegoś takiego. Na tak wielką skalę, tak? To było kilka batalionów, do 1000 ludzi może jednorazowo zrzuconych. I to wszystko, więc taka ciekawostka moim zdaniem. Warta na przykład głębszego kopania, jeżeli was interesuje wojna na Pacyfiku. Hieny, zapraszam, to jest naprawdę coś niesamowitego. Dlatego te właśnie moje filmy są do tego, żeby was zachęcić do dłubania właśnie w źródłach. Nie tylko polskich, nawet ten Google Translate wam pomoże, nawet amerykańskie czy amerykańskie, anglojęzyczne źródła tłumaczyć, jakiekolwiek inne źródła, prawda, rosyjskie tak samo są świetne. I ta historia jest taka fajna naprawdę, że warto ją pogłębić, nie? Oglądając taką pierdołę w sumie za parę tysięcy dolarów, nie? Dobra, trzymajcie się. Zapraszam was na następne, mam nadzieję, ciekawe filmy. Znowu będzie o Mannlicherach. No, tym razem już taki nie bardzo kontrowersyjny temat, ale po prostu rozpoznawanie i tak dalej. Nie mówię, że za tydzień, bo za tydzień może akurat będzie coś innego. Także... okej, rozwijamy się dalej na kanale. Trzymajcie się, do następnego odcinka.